Jeśli chodzi o finał rozgrywki, polegał on na tym, że cztery osoby z drużyny zakładały słuchawki. Natomiast prowadzący podawał tej piątej osobie, która nie ma słuchawek, pewne hasło. Ta osoba miała za zadanie dopasować cztery kojarzące się do niego słowa. Kiedy już podała, cała drużyna miała 20 sekund na to, aby te słowa odnaleźć. Oczywiście każda z zawodniczek, pozostałych zawodniczek w tej drużynie, odgadywała pojedynczo. I na całość miały jedynie 20 sekund. Kiedy pierwsza odgadnęła już jakieś hasło, wtedy prawo odgadywania przechodziło na drugą i tak dalej. W finale były dwa takie hasła, do których należało dopasować cztery słowa, które się z nim kojarzyły. No i to był cały finał, jeśli chodzi o hot streak. Taki format finału również stosowano w innych krajach, w tym także w Polsce. Ale to jest temat na zupełnie inne odcinki. Ja wam na razie wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.